Wiele filmów jest w internecie, że mięso po uboju ma zwiększoną masę poprzez wstrzykiwanie wody, glonów, etc., aby mieć większe zyski. To znaczy, to nie ma czegoś takiego jak wstrzykiwanie chloru. Oczywiście przepisy też, przepisy również regulują to i każde dodanie czegokolwiek do mięsa powyżej określonego procenta musi być udokumentowane i zapisane na etykiecie, że taki produkt powstał. Z tego co wiem, przynajmniej w Polsce i w Europie już dawno się od tego odchodzi. W Polsce nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek stosuje nastrzyk. Kiedyś było to znaczy nie było to powszechne, ale była taka technologia, która umożliwiała robienie nastrzyków na mięsie. Natomiast z tego powodu, że konsumenci nie chcieli takiego mięsa kupować, już dawno ta technologia odchodzi do lamusa. Ja jeszcze może dodam jedną ciekawą rzecz, bo dość często na przykład w branży wędliniarskiej stosuje się nastrzyki, ale one są stosowane tylko i wyłącznie po to, żeby mięso było dobrze zapeglowane w środku. I na pewno takie filmy można gdzieś zobaczyć. Ja wiem, że nawet jak ja sam robię domowe wędliny, też stosuję nastrzyk, ale nie po to, żeby zwiększyć masę, tylko po to, żeby mięso było w środku dobrze zapeglowane. Na pewno każdy z nas jadł szynkę od wujka, taką prawdziwą, swojską szynkę. I taki wujek dość często się może zdarzyć, że jak przekroimy taką szynkę, w środku pojawi się szare oczko. I to jest właśnie efekt tego, że mięso nie spędziło zbyt dużo czasu w solance, nie było dobrze zamarynowane i po prostu powstaje taki efekt szarego oczka. Dzięki nastrzykiwaniu solanką pozbywamy się tego. I na pewno takie filmy też ludzie widzą w internecie, ale ta woda nie zostaje w środku. Ona podczas wędzenia, podczas suszenia, podczas ociekania, podczas parzenia wydostaje się z tego mięsa i wcale nie mamy więcej tego produktu, wręcz przeciwnie, tego produktu po tych wszystkich obróbkach jest mniej.